Koniec! Bardzo dobry w maratonie! Czy wąż Boa też startuje? Pytam, bo to jest mój wujek. To próbka umiejętności Tomasza Bochenka, które posiadł w powiatowym zespole szkół i placówek specjalnych pod okiem Doroty Kowalskiej. Tomasz od momentu przyjścia do naszej szkoły, czyli od 9 lat, wygrywa wszystkie konkursy recytatorskie. Jest za każdym razem zdobywcą pierwszej nagrody. Raz miał również Grand Prix oraz zdobył nagrodę pani Anny Komorowskiej, która wtedy objęła honorowy patronat nad tym wojewódzkim konkursem recytatorskim. Sukcesy na konkursach to efekt pracy z Tomaszem, jego nauczycielki, z którą dopracowali się własnych metod porozumiewania się w sprawach recytacji. A początek był ciężki, bo należało zacząć pracę od wymowy, z którą Tomasz miał problemy. Jednak na tyle chętnie podejmował ten trud, że wszystko udało się przezwyciężyć. Moje wiersze to moja pasja, bo uwielbiam recytować. Do wszystkich konkursów przygotowała mi pani Dorota Kowalska, bo jak przed przejściem do szkoły specjalnej miałem problemy z mową. Tomasz Bochenek występował na Galerionie we Wrocławiu, w którym biorą udział niepełnosprawni, ale on był jednym z niewielu niepełnosprawnych intelektualnie. Występował też na deskach teatru Wrocławskiej Szkoły Teatralnej, gdzie słuchała go aktorka Joanna Brodzik. Kiedy usłyszała Tomasza, nie mogła się powstrzymać, weszła na scenę, pogratulowała Tomaszowi tak pięknej recytacji i przyznam, że powiedziała, że nawet nie sądziła, że można tak pięknie wyrecytować. Wtedy pamiętam, mówił Tomasz wiersz pod tytułem Daktyle Danuty Wawiłow. Dostałeś też gratulacje od aktorki Joanny Brodzik, powiedz, pamiętasz to? Tak, pamiętam. Normalnie jeszcze zdjęcie z nią zrobiłem, bo coś niesamowitego i naprawdę się z tego powodu cieszyłem, z tego, że aktorka Joanna Brodzik mi pogratulowała. Ostatni sukces Tomasza to było zwycięstwo w wojewódzkim konkursie w Wałbrzychu, ale i Tomasz i jego nauczycielka dobrze też pamiętają występ w teatrze w Szczawnie-Zdroju. Było około 700 osób. Tomasz jako jedyny dostał owację na stojąco. Cieszyłem się bardzo, bo czułem pewność siebie, bo wszyscy goście, cała widownia mi gratulowała, parę osób, nawet pan dyrektor mi gratulował i się cieszył, że tak pięknie powiedziałem wiersz. Tomasz kończył już edukację w tej szkole. Warto jednak będzie wykorzystać jego talent, pracę i umiejętności, których w niej nabył. Kiedy to się działo? Nie wiem, może później, może wcześniej. Ale las do dzisiaj śpiewa o swoich igrzyskach. Leśnych.